Witam Państwa ponownie w wieczorze w Polityce. W Polityce to jest nasz portal, bardzo fajny i zachęcam do czytania, ale jesteśmy w telewizji w Polsce.pl, a naszym gościem jest pan Marek Markiewicz. Witam, nie wiem, dzisiaj to pan nie występuje jako prawnik czy jako dziennikarz, tylko dzisiaj porozmawiamy sobie jako były polityk z byłym politykiem na zimno, no, z dystansem. Dobrze, ocenimy to, co się dobrze wokół nas dzieje. A mieliśmy zupełnie mieliśmy, no właśnie, zapraszałam pana mecenasa, żebyśmy porozmawiali sobie o mobbingu. No i rozmawiamy dlatego o polityce. Tak, szczególnie o mobbingu w korporacjach. Uznajmy w takim razie, że partie są korporacjami. Mobbing też występuje, bo się zmusza jednych. Państwo staje się wielką korporacją. No właśnie, się wzajemnie mobbingujemy jako pracownicy czy obywatele. Chciałam pana zapytać o taką rzecz. Co w tych wyborach samorządowych, których zakończenie mieliśmy wczoraj, drugiej tury, odegrało taką najważniejszą rolę w kampanii wyborczej? Ulica, zagranica, coś jeszcze? Media? Jedno, drugie, media na pewno. Media na pewno z dobrej i ze złej strony. Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam za bardzo czasu, żeby to oglądać, ale nawyk mam tak silny, że oglądam i zacząłem oglądać różne stacje i wtedy zobaczyłem, że mobbing, jaki sami sobie stwarzamy, doprowadzić musiał do tego, że zderzyły się dwa wielkie opieczętowane pociągi, które ta dogrywka pokazała. Jadące jednym torem. To tak, tak. Stanęły naprzeciwko siebie i puszczają dym, oczekując, co z tego dalej wyjdzie. Nigdy nie odczuwałem takiej środowiskowej presji na zachowania polityczne w jedną stronę. Jak nie pasowałem, to już było niedobrze. I w drugą stronę także. Ile razy, kiedy my się tak etykietowaliśmy, jak w ostatnich miesiącach, także w mediach, muszę powiedzieć. Ale jak w mediach z kolei zobaczyłem, i to wcale nie obcych, ale zaprzyjaźnionych pijanego polityka lokalnego, który kwiczał u drzwi, to sobie myślałem, ja bym na to nie pozwolił, jakbym był szefem telewizji, a z drugiej strony czułem taką presję, że nie chciałem robić awantury w studiu i czułem się bardzo niedobrze, czyli pomieszały się dokładnie wszystkie kryteria, bo ja wiem swoje, przeciwnik jakiś wie swoje, to nic nie zmieni. Ja mam bardzo wiele sympatii dla ludzi, także o przeciwnych poglądach, jeżeli w ogóle można mówić, że to przeciwieństwo jest tak wielkie. Natomiast skala niechęci wzajemnej, taka rosnąca, była dla mnie źle to znosiłem, to szczerze przyznam. A trzecia rzecz, to sobie tak pomyślałem, no dobrze, to musi być strasznie źle, że nagle został włączony hamulec tego, co w istocie dość dobrze szło, no bo niby w gospodarce idzie, tu idzie dobrze, tu. A nagle zaczęto szukać przyczyn zła tam, gdzie ich nie było. Ja jednego z kolegów zapytałem, prawników, bo prawnicy to jest specjalna kategoria, mówię, panie Aleksandrze, jak za 10 lat ktoś będzie pisał o wielkim kryzysie, który przebiegł przez rodziny, przez społeczności zawodowe i on silnie jest odczuwany i trzeba będzie powiedzieć, że był to kryzys konstytucyjny, to jakby w dwóch zdaniach napisać, gdzie ta konstytucja naprawdę była naruszona, to będzie ciężko. Co pan opowiada? Ja mówię, niech mi pan powie. Niech mi pan podyktuje, jestem chętny do tego, by porozmawiać, jak udało się ogromne masy ludzi podzielić w widzeniu konstytucji, której nikt nie czytał. Dokładnie, w dodatku. Tak. A ja bym panu odpowiedziała tak, jak mnie odpowiedziano. No jak to? Przecież mówi się o tym, że kadencja pani prezes sądu trwa tyle i tyle, a pani prezes skrócono tę kadencję, wysyłając ją w stan spoczynku. A gdyby jej przedłużono wiek emerytalny, to i zaszłoby za kadencję, to jakbyśmy o tym mówili. To jest takie rozumowanie, które można przyjąć, prawda? To ja pani powiem, że w tej samej konstytucji nie ma regulacji dotyczącej tymczasowego aresztowania. Czyli ustawodawca pominął, to proszę zwolnić mojego klienta, proszę sąd, bo artykuł 41 mówi, że należy zapewnić, chronić wolność osobistą i każdy przypadek pozbawienia wolności i ograniczenia, to są instytucje kodeksu karnego, ma być opisany w ustawie właśnie.
prawda? A tymczasowe aresztowanie nie. No nie to jest niby opisane. Dlaczego? No, a mam klienta, który siedzi 1,5 roku w areszcie i jesteśmy w tym ciągle jeszcze w czołówce europejskiej. I za nic nie można zapytać, czy to się mieści w standardzie, czy nie, ale o takich standardach już się nie mówi. No ale Mariusz P., twórca Amber Gold, dostanie odszkodowanie za to, że siedzi 3 lata w areszcie. No, to dlatego poczekamy jeszcze 1,5 roku i też dostaniemy odszkodowanie. Proszę uwierzyć, ale ja wywalczyłem kiedyś w Strasburgu, prawda, że 14,5 tysiąca w trybie ugody, za areszt, który trwał 3 lata i kompletnie bez sensu. Kompletnie bez sensu, bo dla sprawy to nie miało żadnego znaczenia, ani dla trybu postępowania. Ważne było, że ja nie umiałem sądowi wytłumaczyć, że to nie jest żaden standard. Standard europejski czy jakikolwiek. Ja mam teraz klienta, u którego 6 tygodni temu, tylko to jest daleko już od wyborów. Od wyborów stwierdzono zwiększenie tam współczynnika PPSA, czyli takiego wskazującego na możliwość nowotworu prostaty, przy czym on jest teraz 2-krotnie wyższy od stanu alarmowego i naczelnik, lekarz w zakładzie powiedział, że on musi być natychmiast poddany biopsji. Minęło 6 tygodni i nikomu się nie chciało go wysłać na to badanie. I muszę pisać do ministra sprawiedliwości, właśnie, że czym innym jest ocena jego tam przestępstw bądź nie, a czym innym jest utrzymywanie standardu afrykańskiego. To, że on jest w zakładzie karnym, niczego nie zmienia. I to, co mam powiedzieć teraz, konstytucję, to się zdziwią przeciwnicy. Dobrze, ale wróćmy. I na tym polega, pyta pani, co ja myślę o tym. Ja patrzę na to, jak na zachowanie wielkich mas ludzi popchniętych na jakieś tory, prawda? Nie do końca przez siebie tak pojęte w rzeczywistości, ale na ludzi nastawionych wrogo przeciwko sobie. No ja to bardzo źle odbieram. Ja nie lubię tego porównania używanego przez jednego mojego znajomego z Twittera, notabene profesora, który często posługuje się takim porównaniem Hutu i Tutsi, bo ja uważam, że nie wolno, dlatego że to były miliony wyrżnięte. Ale do tego doprowadzono. W czasie tej wojny. Natomiast u nas jeszcze, no na szczęście poza przypadkiem Cyby i człowieka, ja który się spalił. Występowałem w tym procesie. Tak, jeszcze do czegoś takiego nie doszło. Ale na pewno są dwa plemiona, które z sobą walczą. Ale żeby jeszcze było o co? Tam o władzę. Ale co, no ludzie idący rano na 8 do roboty o władzę nie muszą walczyć, a masowo podzielili się na 2 armie, które stoją i dziko na siebie pozierają. Ja z jednej strony sądzę, że w kraju rzeczywiście dużo dobrego się dzieje, bo się dzieje, no co, no może to jest polityczna wypowiedź. I nagle patrzę, że niech się dzieje, ale to jeszcze my dołożymy swoje. I tak to funkcjonuje. Być może na tym polega demokracja, ale ja często pytam ludzi, tak naprawdę o co chodzi? Tak naprawdę o co chodzi? Albo mi się ten nie podoba. No ja mówię, no nie każdy musi być wysoki i barczysty, prawda? Ale jeżeli to ma być kryterium przy wychodzeniu rano do lokalu wyborczego, to nie do końca. No dobrze, ale wyborcy mają prawo do tego, żeby głosować tak, jak chcą. Politycy mają prawo do tego, żeby ich do tego głosowania przekonywać. Tylko coś się takiego stało, że kiedyś wybory samorządowe były bliżej ludzi, bliżej ziemi. Natomiast w tej kampanii samorządowej jednak one się bardzo upartyjniły, to znaczy one bardzo przypominały kampanię parlamentarną, prawda? Dwie główne siły, no, premier jeżdżący po kraju, szef kancelarii. Tak. No mnóstwo najwyższej rangi polityków. Mieliśmy coś takiego, takie déjà vu kampanii prezydenckiej w 2015 roku, parlamentarnej. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że do tej pory wybory były otwarciem 5. kadencji kolejnego prezydenta w małym miasteczku. Ja szczerze powiem, że jeżdżąc często do lokalnych sądów i poznając lokalną społeczność, to jak muszę powiedzieć, u rosyjskich pisarzy i
opowieści o rewizorze. Nagle jest jakiś świat, którego ja nie pojmuję. Przyjeżdżam 100 kilometrów z Warszawy, a tam wszystko jest ułożone wokół prezydenta, wokół sądu, który mi mówi, panie mecenasie, to jest największy zakład w tej okolicy i nie może... Ja mówię, zaraz. I to być może to jest zmiana, że zaczęto może w kategoriach politycznych czy innych... Ale co, zamknięty zakład to co, nie można? To nie można żądać odszkodowania za zwolnienie pracownika i tak dalej. Bo i tak zakład dalej. Może upaść, tak? No tak. No ale tu oni czerpią wzory z tego, co nam kiedyś fundował Trybunał Konstytucyjny, mówiąc, że no, nie można, prawda, uchylić tej decyzji rządu, no bo by się budżet zawalił, prawda? Czy no. Ona jest prawna? A pieniądze, czy są prywatne, czy publiczne, to co za różnica? No oczywiście, prawda? Więc oni czerpią swoje wzory. Ale dobrze, ale rzeczywiście... Nie, z tym zakładem to jest jedna rzecz, a druga to jest to, że ja przez lata odbierałem wyjazd w teren jako coraz bardziej wyjazd za granicę, w takie zwyczaje, taki sposób, taki język w różnych częściach kraju. I to ja nie wiem, jaka tu zasada rządziła. I te wybory w tym sensie, choćby nie wiem, jak one były polityczne, one jakoś ożywiły myślenie o samorządzie, niezależnie od tego, z jakiej opcji się na to No dobrze, a patrzy. Czy pan uważa, że ten pomysł wprowadzenia kadencyjności, który oddalił PiS, bo nie chciał powodować jakiegoś fermentu, bo to miało obowiązywać już od tych wyborów, że ci, którzy byli poprzednio dwie kadencje, nie mogliby startować, czyli nie mielibyśmy tych prezydentów, którzy teraz wygrali, którzy są piątą kadencję, czwartą kadencję, 16 lat rządzą miastem, 20 lat, obrośniętymi oczywiście różnego rodzaju układami. Ja nie używam słowa układ w sensie pejoratywnym. Ale jest to jakiś układ miejski, jest prawda? Jest to największy pracodawca tak, w oczywiście. Regionie. Ale ma do dyspozycji miejsca pracy. Czy myśli pan, że gdyby jednak wprowadzić, bo teraz no, ci, którzy zostali wybrani, mają przed sobą kolejne dwie kadencje tak. Do rządzenia. Czy to by wpłynęło ożywczo? Bo mieliśmy taką sytuację, że dobrowolnie ludzie wybierali w większości miast tych, którzy już tym miastem kilkanaście lat rządzili. No przypadek Kielc, tak? Kielc, gdzie wieloletni prezydent przegrał z kimś, kto właściwie jest amatorem w polityce, tak. Prawda? Byłym trenerem Wentą, to jest takim przypadkiem no, jednostkowym, ale generalnie ludzie chcieli, żeby ci, co od wielu, wielu lat nimi rządzą, ich miastem rządzą, nie nimi, żeby dalej rządzili. Ja pani, bo to jest takie pytanie, ja przeżyłem spór na początku lat 90. kiedy toczył się ten spór, czy Polska powinna budować samorząd, zanim uporządkuje władzę centralną. Centralne. Pierwsze wybory samorządowe były eksperymentem, on się udał. Natomiast po latach można zapytać, czy rzeczywiście powstały najlepsze z możliwych światów, te lokalne ojczyzny wyzwalające energię ludzi w terenie, czy też rzeczywiście powstały takie skostniałe układy, które być może trzeba czasami na siłę rozbijać. Ja nie mam takiej jasności. Są bowiem, jak jedziemy samochodem, wyraźne regiony, gdzie widać, gdzie komuś zależy na tym, żeby to jakoś wyglądało, że jest dobry gospodarz. A nie do końca, prawda? Także i tej debaty mi zabrakło w czasie tych wyborów, bo tam kto kogo załatwi, czy kto kogo przegłosuje, to jest jedno. Jest tylko pytanie, czy ta szansa, jaka jest przed całą Polską, poszczególnymi regionami, zostanie wykorzystana, czy nie. Bo jest krótki taki moment dobrej koniunktury, dobrego takiego zaangażowania może sprawy publiczne, bo ono jest, prawda, choćby w sporze. Tylko pytając, co z tego będzie dalej. Chętnie bym o tym porozmawiać. Często odnosimy się, szczególnie w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, do tradycji II Rzeczypospolitej. Ale II Rzeczypospolitej, no, samorząd nie cieszył się zbytnią sympatią władz, wręcz przeciwnie. A to jest argument jednego z obozów z początku lat 90. Tak. Bo wtedy, proszę pamiętać, że II Rzeczpospolitej istniała ile? No 19 lat tak. Niecałe. Powstała po 123 latach bez państwa, bez prawa, bez administracji, z trzech kawałków, w trzech, w dwóch językach. Po 10 latach administrację scalono dopiero. I nagle okazuje się, że
po tych 19 latach armia walczy dłużej niż wielkich potęg. Dzisiaj kopiujemy wzory prawa przedwojennego i doskonałe wzory. Wykształcone zostało pokolenie ludzi, którzy byli gotowi ginąć za ojczyznę, co nie jest żadnym ideałem, ale jednak oni byli z tą ojczyzną, której nie było przez 3-4 pokolenia związani. I teraz, jeżeli my zapytamy, czy nam, co nam się udało więcej przez 2 razy, no powiedzmy o 1/3 dłuższy czas, to niewiele mamy do powiedzenia. Mm-hmm. To jest wiele do nadrobienia. No ale samorząd nam się udał, bo przed wojną samorząd był bardzo ograniczony. Właściwie każda decyzja samorządu musiała mieć klepnięcie władzy centralnej, administracji centralnej i te wszystkie stanowiska starostów, wojewodów. Z tą demokracją to może różnie było. Łatwiej się w każdym razie rządzi, jeżeli jest centralistyczna władza, a nie władza, która jest przekazywana do samorządów. To na pewno, dlatego możemy tamto wspominać, pytając tylko, czy jeżeli rybór to budujemy, to będzie lepiej, gorzej, czy tak samo. Ja odnoszę wrażenie, że my mamy bardzo dużo do odrobienia lekcji takiej ustrojowej. Choćby w takich sprawach, o których się publicznie nie mówi, o tym, co to znaczy rzeczywiście, że budujemy solidaryzm społeczny jakiś, co to znaczy, prawda? Na ile jesteśmy gotowi zająć się tymi biedniejszymi? Pamięta pani spór o kasy chorych? Mhm. Kiedyś było tak, że były kasy w bogatych rejonach, prawda, i były bogate, i w biednych, bardzo biedne, no to ujednolicone i były wszystkie biedne. No, Jasikowe mamy teraz przecież, prawda? I przecież jest tyle rzeczy do dzisiaj nie rozstrzygniętych. Ja nagle słyszę, że spór wielki ideologiczny w ten kolorowy piątek, prawda? Możemy tu się różnić, ale ja powiadam, niech to będzie jakąś lekcją tolerancji, tylko niech nikt mi nie mówi, że to musi być bez zgody czy bez wiedzy rodziców, którą to zgodę jako historyczną pamiątkę po tamtych złych czasach w 2 miejscach w Konstytucji wpisano. Ja mówię, jeżeli się przekona rodziców, że trzeba otwarć, proszę bardzo. Ale dlaczego to wszystko musi być takimi zakosami robione, jakby ciągle w rodzaju eksperymentu, który ciągle trwa. Mnie to już na stare lata, a mogę być dziadkiem, powiem, męczy. Ja bym chciał powiedzieć, że kiedyś liczyłem, że mój syn już będzie żył w jakimś uporządkowanym kraju. Po wszystkich perypetiach, które znamy i różnie możemy oceniać, Panie mecenasie, to jak z frakiem, dopiero trzecie pokolenie będzie je prawidłowo nosiło. No i właśnie o to idzie. Więc ja już teraz myślę o późnym wnuku, prawda, żeby on przynajmniej miał kraj, w którym jak ja się z kimś kłócę, to ja wiem swoje, on wie swoje, ale my wiemy, o czym rozmawiamy. A nie przepychamy się, że tam jest jeden tam, co to jest... Czerw, czy jak to, no nieważne. A może dlatego, że jakoś nie udaje nam się jednak, stworzyliśmy taką konstytucję w 97 roku, która była pewnego rodzaju i walką pomiędzy próbą ograniczenia władzy prezydenckiej przez jednego z prezydentów, a potem zwiększenia. Może to jest nasz problem, że my rzeczywiście mamy tą konstytucję i nie rozmawialiśmy przez te, no 20 ile? 1 lat od momentu uchwalenia? 21, tak? Tak. 97. Właściwie przez o tym, jaki jest model ustroju tak, właśnie. Czy to jest dobry model ustrojowy? Bo ja wiem, ja szczerze powiem, no ćwiczyliśmy to 2 lata temu. Czy prezydent, który jest wybierany w powszechnych wyborach, ma być mistrzem ceremonii do przyjmowania ślubowania, to na czarta go wybierać w powszechnych wyborach, prawda? Albo też, jeżeli w tejże konstytucji ma kompetencje powoływania sędziów, to on ma prawo powoływania i nie powoływania sędziów. Zaraz jeszcze dokończymy tę rozmowę na temat konstytucji, bo zaczęliśmy o wyborach, a skończyliśmy na konstytucji, ale mamy jeszcze trochę czasu. Po przerwie do państwa wrócimy.